Baczność! Spocznij! Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników na naszej uroczystości z okazji 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnie. W szczególności witam zaproszonych gości w osobach członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i Prezesa Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, druhnę Halinę Hirt. W szczególności witam Was wszystkich, druhnych duchowie ze Smolna. Założycielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnie w 1926 roku byli Wiktor Elwart, Felix Labon i Felix Grenwald, którzy stanowili zarząd OSP Smolną. W krótkim czasie wybudowano remizę, która stała w miejscu obecnego domu strażaka. Wyposażona została w wóz konny, ręczną sikawkę, niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz syrenę alarmową. Zmiana zarządu nastąpiła w 1952 roku. Prezesem został druh Leon Szepka, a członkami zarządu Józef Cejnowa oraz Jan Schroeder. W roku 1958 jednostka OSP otrzymała motopompę M200. W 1960 roku prezesem został druh Leon Kleba. W 1963 roku jednostka została wyposażona w drugą motopompę M800. 9 września 1964 roku w Smolnie był po groźnych skutkach pożar. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, takie jak silny wiatr oraz zadaszenie pokryte strzechą lub papą, ogień strawił w bardzo krótkim czasie 14 zabudowań. Na pogorzeliskach strażacy OSP Smolno ofiarnie czuwali przez 2 tygodnie. Biorąc pod uwagę ówczesne wyposażenie, jednostka była bardzo szybka i sprawna. W roku 1970 strażacy OSP Smolno zajęli pierwsze miejsce w zawodach pożarniczych, które odbyły się w Celbowie. W 1975 roku prezesem straży został druh Józef Cejnowa. W 1990 roku prezesem został druh Władysław Mudlaw, a naczelnikiem druh Jerzy Erlich. W tym czasie do jednostki OSP należało 30 członków. W 1994 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Remizy, którego przewodniczącym został Jan Schroeder, a członkami Aldona Ochocka, Jerzy Erlich, Władysław Mudlaw oraz Jerzy Wila. Teren pod budowę remizy odstąpiła szkoła. Plany, wykopy i fundamenty wykonano w czynie społecznym, zaś budowę sfinansowała gmina Puck przy bardzo dużym poparciu ówczesnego wójta Urszuli Kasperek i rady gminy. W tym czasie otrzymaliśmy samochód marki Żółw. W czynie społecznym uporządkowano teren i wykonano ogrodzenie domu strażaka. Dzięki społecznemu zaangażowaniu Smolno otrzymało estetyczny obiekt, w którym odbywają się imprezy, zebrania wiejskie i tym podobne. W 2001 roku prezesem jednostki OSP został druh Edmund Elwart, a naczelnikiem druh Jerzy Wila. Z okazji 75-lecia straży społeczeństwo wsi Smolno ufundowało jednostce sztandar świadczący o przywiązaniu do regionu. Fakt ten został potwierdzony w domu strażaka. 10 i 11 lipca 2001 roku jednostka OSP Smolno uczestniczyła w powodzi na Gdańskiej Orugi. W lipcu 2005 roku jednostka otrzymała wóz bojowy marki Mercedes. W 2006 roku wybrany został nowy zarząd. Prezesem został druh Edmund Elwart, a naczelnikiem druh Krzysztof Wila. Z okazji 80-lecia OSP Smolno przed domem strażaka stanął pamiątkowy obelisk ze świętym Florianem oraz pamiątkową tablicą. W 2007 roku nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa. Został nim druh Jerzy Erlich. W 2011 roku na sprawozdawczo-wyborczym zebraniu ponownie wybrano na stanowisko prezesa drucha Jerzego Erlicha i naczelnika drucha Krzysztofa Wila. W roku 2015 obowiązki prezesa przejął druh Józef Rampier. W 2016 roku wybrano na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nowy skład zarządu. Prezesem został druh Jerzy Wila, naczelnikiem druh Mateusz Elęk, wiceprezesem druh Tadeusz Ochocki,
wicenaczelnikiem dróg Łukasz Hildebrand, skarbnikiem dróg na Katarzyna Kalwik-Billa, sekretarzem dróg Kazimierz Hildebrand, gospodarzem dróg na Wiesława Semerlin. W skład komisji rewizyjnej weszli przewodniczący dróg Krzysztof Billa, członek dróg Władysław Hildebrand, członek dróg Wiesław Semerlin. Obecnie nasza jednostka liczy 38 członków czynnych, dwóch członków honorowych oraz 8 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. 17 członków posiada aktualne badania lekarskie, a 12 posiada przeszkolenie podstawowe pierwszego i drugiego stopnia. 8 posiada przeszkolenie z zakresu ratownictwa technicznego. Obowiązkowo musimy doszkolić się na stanowiskach dowódców oraz kierowców konserwatorów. Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej ma pomijać. Naszego sponsora to na Marka TV. Przysłużyć nam pomocy. Druh Krzysztof Hildebrand i druh Krzysztof Villa, staż w służbie jest 18 lat, druh Krzysztof Villa 10 lat naczelnikiem, druh Krzysztof Hildebrand obecnym przewodniczący komisji rewizyjnej. Też im za to bardzo dziękuję. Chcę podziękować za tą współpracę. Te panie tam u góry przygotowały poczęstunek. Naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję. Składamy to na Pani ręce, ten drobny upominek. Drugi druh honorowy to jest Jan Cejnowa. Też proszę o wystąpienie. 59 lat w OSP Smolnie. Do dnia dzisiejszego zawsze bierze czynny udział w zebraniach i uroczystościach, a z młodych lat w akcjach gaśniczych. Też druhu za to Ci bardzo dziękuję. W szczególności 90 lat, prawie cały wiek, ale historia przedstawiona przez drucha najmłodszego pokazuje, ile zdarzeń miało miejsce podczas tych 90 lat. Ile waszej służby, ile waszego zaangażowania na rzecz drugiego człowieka, niesienia pomocy, ale przede wszystkim tworzenia tego miejsca, budowania jednej remizy, drugiej remizy, zabiegania o to, żeby to wyposażenie było jak najlepsze. Czas pokazuje, że wasze umiejętności i wasze oddanie dla tej służby jest niesamowite. I w imieniu pani przewodniczącej własnym chciałbym Wam serdecznie podziękować za te lata służby, za to, że jesteście przygotowani, że się szkolicie, ale też sercem jesteście oddani tej jednostce. To pokazuje też, jak wygląda dzisiaj remiza, te wszystkie zabiegi o to, żeby było lepiej. Dzisiaj też możemy z panią przewodniczącą przekazać, myślę, że już wiecie, że Rada Gminy przydzieliła środki na zakup, nazwijmy to, nowego samochodu bojowego, ale też żegnać się ze swoim Mercedesem, który tyle lat Wam służy. Z okazji tej rocznicy 90. życzymy Wam wielu sukcesów, zdrowia, pomyślności Waszym rodzinom, bo to też się odbywa kosztem rodziny. Jeszcze raz dziękujemy Wam za tą służbę i poświęcenie. Chciałbym przekazać niewiele, to jest taki dodatek do tego samochodu, panie prezesie. Cieszy mnie bardzo, że jednostka
dokonała takiego dużego przyspieszenia, że zwracacie uwagę na te sprawy czysto ratowniczo. 90 lat to naprawdę wspaniała historia, wiele wydarzeń. Za wszystkimi tymi wydarzeniami stali ludzie, a wy o nich pamiętacie. Marzeniem jest pewnie każdego z nas, że gdy będziemy już mieli te 80 i więcej, że ktoś kiedyś wspomni, że ktoś tak gdzieś tam chodził po tej wsi, po tej miejscowości, po tym świecie, czegoś dokonał, coś się bardzo mocno angażował i będzie o tej osobie pamiętał. Wy o tych osobach pamiętacie, o tych swoich zasłużonych druhach. To jest piękne i to jest bardzo dobre. A waszą przyszłością jest młodzież, dzieci, młodzieżowe drużyny pożarnicze. Pamiętajcie o tym i tak jak mocno teraz ruszyliście ze szkoleniami, zaangażowaliście się w tą część taką ratowniczą, co zostało naprawdę dostrzeżone i docenione, to chciałbym, żebyście też zaangażowali się w te sprawy związane z pozyskiwaniem tej młodzieży dla jednostki, bo bez tego no, nikt nie przejmie po was tej pałeczki, dlatego to jest tak, tak ważne. Niech ta historia trwa, nie tylko 90 lat, ale i 190, 200. Gratuluję.